Rozkurwie te psy! Chyba chuj z tego będzie, wiesz? No, czekaj, zadzwonię w jedno miejsce. Akcja antynarkotykowa. To właśnie widzę, nie chcę nawet brać. Ty on mnie chce najebać. Co ty kurwa gościu, wypierdalaj! Już! I wypierdalaj! Skurwysynu, jeszcze raz! Dobra, chodź do dziubli. Jebany chuj, nie będzie nikt na ziomka podnosił ręki! Dobra, wsiadajcie szybko. Otwórz. No, kurwa ty... Gdzie masz kluczyki? Otwieraj, bo psy przyjadą! Kurwa, wypierdala to okno! Pal gumę! Zabiłem człowieka! Ty, człowieka zabiłem, czajcie to? Co ci zrobił? I podniósł rękę na mojego ziomka, dostał kurwa takiego low kinga, że się wyjebał i ten. Nie jest tamtędy. I go zastrzeliłem. 4. Dobra, śmigajcie. Tam jakieś rzeczy stoi. My jesteśmy kwita. No i wszystko. Ten. Chcecie sterydy za darmo? Bo akurat mamy przy sobie parę sztuk. A możesz dać na spróbowanie, zobaczymy co to jest. Po cyklu dla każdego. Ty weź sobie cykl, chodź ci dam. To dawaj. I słuchaj, walisz to co 5 dni. Mhm. Powinieneś poczuć po pierwszym strzale mrowienie w tym, w penisie. A kurwa, no dobra. Nie, ja nie wiem czy to moje lata jest kurwa, no ale niech będzie. To jest na każdy lata dobre. Mówisz? Dobra, dzięki. I poczekaj chwilę, że ci nie... Prawie puszcząc ciekawkę ci dałem. Dobra, spoko. Nie da się dołączyć tak niczym do pompatini. Dobra, i mówisz co 5 dni to ładować. Co 5 dni ładuj w dupę. Dobra. I rozmasowywuj. Dobra, dzięki bardzo. No elo. Jakby coś to na łączach. Lekko jebać żółtych i psy. No i wszystko. A tym żółtym trzeba przejazd zrobić, taki konkretny kurwa. Przekopkę kurwa zrobimy, nasrają w spodnie skurwysyny. Macie dzisiaj ochotę czy pierdolimy dzisiaj? Dzisiaj to człowieka zabiję, muszę się otrząsnąć. Ta, to spluwał kurwa. No i dobra, jakbyś brał chętki na robotę, to daj znać. Dobra, będę dzwonił. No i wszystko, elo. W momencie mamy za Marik dojebać jeszcze. Luź, jak tak byś było grubo, to dzwoń. Dobra, gitara. Elo! Stojny. Jest jak śmierdzi. Zobaczymy jak bomba pierdolnie. Rasta kilo w takie dobre 510, 10 zł. 510? 5 dych chyba, misiu. Łącznie dałeś. Podjechał. Zobaczymy jak bomba pierdolnie. Dobry. Jarek tego sołtys pozdro. A pan to na mnie nie, bo nie wiedziałem kto przyjedzie. Ogólnie jest sytuacja taka, 80 000 masz setkę, tak? Stoi, mi to na rękę. No musi stać, przecież to jest testosteron! Panie mi bez teścia stoi. Teraz to jak będzie stał, to rozporek będziesz rozpinał końcówką. Jaszczur Vlog, dziękuję bardzo, już się wszystko zgadza. Dobra, dziękuję, nie musi być więcej wspierających. Witamy wspierającego. Przekaż mu całek hajs. Poszło, do rączki. Witam, Jaszczura Vloga, na Discorda z pierwszej. Dobra, daj mu. No to ja będę mógł tyle unieść, czy nie? A właśnie, kurwa. Dobra, jedziemy za tobą, No to dawaj za mną, na moje miejsce. W jakiejś uliczce będzie trzeba mu podać. On na mieszkanie. Kurwa, ten bagażnik zajebany, chuj z nim. Ty. No. I trzeba coś zrobić, żeby mieć pakowne w auto i w auto pakować. Worki nasze. No jest. Trzeba do bezdomnego dzwonić, on miał jeszcze nasze stredy, nie? Na 100. Kto? Kurwa, ten drugi, co wczoraj z nami. Jebaniutki, trzeba dzwonić, no. Siemaniu, pozdrawiam. U mnie dobrze. Widzisz, że jestem cały czas odpalony. Kolejne 100 koła prawie. Nie, trzeba działać, widzisz. Wstyd był jak chuj. Garnitur kupiłem od Zary i wyjebali nas z licytacji, bo wstyd było stać. No, ile masz siana ogólnie? 200. Dobra. Chowaj. No, tak proszę. Trzymaj. Wiesz jak to brać? Ta, już mi tłumaczył na siłowni. Dupa zaswędziała, ale działa. Jezu, teraz nie gryzę. Resztę pewnie i tak sprzedam, więc jak coś, to się jeszcze będę odzywał. Słuchaj, jak po pierwszym zastrzyku poczujesz mrowienie w jajach, to zaczyna działać. Po 2 tygodniach czujesz zwierzętą siłę, po miesiącu zaczynają odrastać włosy, stosunki są krótsze, ale możesz je kurwa uprawiać częściej. O kurwa, to przyjemne społeczne normalnie. Dokładnie kurwa tak. Dobra, no to lub z robota. Jak sprzedam wszystkie, część użyję, to jeszcze będę się odzywał, tam kierowcy numer. To normalnie dzwonisz. Dobra. Jeszcze jest trochę tematu, ja chciał Maryśkę też mamy. Maryśkę też mam. Dobra. Powodzenia tam. Na razie. Na razie. Dziękuję za piąteczkę. Ale nie, serio, to jest dla... Jak ja będę miał syna kiedyś, to na pewno nie trzeba było dla pasy. Jedziemy pod bank, bo nie będę tyle siana woził. No nie, jedź od razu, to wpłać na konto, ja mam 2 dychy przy sobie, to nam starczy siana. Ty, ciekawe za ile poszedł Merol, ty zadzwonię w sumie. Chcesz wiedzieć, czy masz to w dupie? No, dzwoń. Ty, a jedziemy te 4 diany robić od razu? No, można. To chodźcie w dresy przebierzemy, jak wrócisz z banku. Ty bez spodni jak debil. Siema. Bo cię jak bomba pierdolnie. To czekaj, żeby było... Kurwa, mać się wyjebać, jakby boli. Dziękuję za dyszkę. Dziękuję za dysie. Czekaj, bo dostałem wspierającego. Onelku... Flyer. Weź 100 szczykawek. No nie, nie ma problemu. Akurat mam kasę. Kupiło mi? Igor, nowym wspierającym. Witam, co tu się stanęło? Ja to dla jaj mówię, że nie musicie mi nic wysyłać, nie musicie brać tych wspierających. Co ja robię? Czasami mówię, że jakbym was zruchował odbyty, nigdy już bym wam krzywdy nie zrobił. Więc też nie bierzcie takich rzeczy do siebie. To są wszystko żarty. Upewnij się, czy ci dobrze dało, bo czasami w chuja wali ten chłop. Nie, już dało dobrze, nie? Słuchaj, miałbyś Viagrę załatwić? Dziękuję bardzo, wspierający jak zostać? Zaraz dostaniesz link na czacie. Nie masz, oho. Nie, Viagrę chciałem załatwić. Tylko chodzenia. O, czekaj, ktoś kolejny jest. Może chłopaki wezmą, ja idę zagadać. Pilnuj auto. Zobaczymy jak bomba pierdolnie. Przepraszam, halo. Dzień dobry. Takie pytanie mam, proszę pana. Jest pan z policji może? Nie. Świetnie. To teraz oprócz pytania mam sprawę. Nie myślał pan o handlu sterydami? Z kolegami? Nie, ja się tutaj zajmuję bardziej klubowymi rzeczami. No. Nie wiem, czy widział pan SMS, ale części przyszły. Widziałem, ale zapakowali mi. Świetny ten labrador. Szkoda, że pieska tak pokroili, ale połączę z tym, co mam i może mi z tego coś wyjdzie. To nie te części, tak razie. To mi dali jakieś resztki. I sterydy mamy tanio. A jaki te... A, ile za jednego steryda? Jakiego jednego? Człowieku, całą kurkę ci sprzedamy. 800 od strzała, 1600 i się wyciągnąć. Bardzo dziękuję za 4, misiu. Ty, Andrzej. Weź tam wywóz z mojego konta z 20 koła. Jak to tak? No ale tam na twoim dają ci 20 koła, pamiętasz? Panowie zainteresowani czy nie? Tak, bardzo chętnie. Jeden pan zainteresowany. I da pan pieniążki i my przywieziemy zaraz towar. No jest taki problem, że ja przystawiam tylko 2 koła. 2 koła to se może pan wsadzić w dupę i se wciągnąć kurde trochę amfetaminy ewentualnie. Proszę pana. Ale spokojnie panowie, masz przy sobie towar? Mamy klienta na grubszy, chodź. No ale oni też chcą zabrać. No to muszą sami jechać. I jedźcie za nami. Dobra, daj to dychę. Słuchaj, robimy tak, jadą za nami... Gościu ma 130 000, nie wiem ile mu chcemy opłacać za to. Opierdolimy mu po 800 za sztukę, słuchaj. Jadą za nami, poczekaj, no przecież to oni kurwa autobusem jadą. Aha, no tak jest. I teraz tak, jadą za nami i wysadzisz przed bazą nas, nie? Ja z nim pogadam i dojedziesz. Tak, 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 tylko że po 50 sztuk mogę, nie? Przewozić. Spokojnie, oni mają 20 000. Aha, okay. Dobra, jedziemy. Bo mam typa, on weźmie chyba więcej. Dobra, też pojedziemy. Kto to jest? Nie do końca, później ci napiszę. Nara. I mógłby pan przejechać, bo tu ziomek podjedział, że nas psy nie widziały? Dobra, dobra. I słuchaj, weź tym autem, skręć tutaj, bo psy się kręcą. Tu za lokal. Wjedź autem za lokal. Albo ja wjadę. Dobra, tyś tam wymień się. No, jak on zamknął. Przejedź, bo psy się kręcą. Dobry. I 12 sztuk! Mam 12. Raz taki rok zatańczyłem. No dobra, dobra. Jaki masz magiczny numerek? 92. Ja to jak taki pajacyk, rzucasz pieniądze, on tańczy. Dobra, ci zostawię kontakt do siebie i ty też jakbyś mógł. A musiałem wstać, bo pierda musiałem wydmuchać. Tylko nie wal po pijaku, bo ci odpierdoli palma. Musisz na trzeźwo to palić. Dobra. Dobra, masz mój kontakt, sobie zapiszmy, jedziemy dalej. Chodź, dobra. Chodź, chodź. Na razie. Musimy wziąć wszystko z bazy, chodź. No już, już. Mam gościa, weźmie z 130 sredów, da nam 128 000 jakoś. Tak. Zrobimy tak, podjedziemy i tu pod sklepem wyślij mu i tu się spotkamy. No lepiej weźmiemy stredy. Najwyżej mu się 100 sprzeda za, nie wiem, 100 000. Ten! Nie no, promocję trzeba mu zrobić trochę. No ale jak weźmiemy więcej? Mówię... tak, no i potem mu ten... Bo ja mu już robiłem promocję wcześniej. I jaką? No ja mu sprzedałem 20 stredów za 18 000 na próbę. No to 80 000 zrobimy.